Siemanko ludziska, z tej strony Netsu i witam was w kolejnym odcinku z egzotycznej przebudowy. Tym razem znajdujemy się w Korei Południowej, by przebudować zespół Ulsan Hyundai. Jeśli chodzi o system rozgrywkowy w tym kraju, to na początek mamy sezon zasadniczy, jako że w lidze jest 12 drużyn, to z każdym rywalem gra się po 3 razy i po rozegraniu 33 kolejek następuje podział na grupę mistrzowską i grupę spadkową, w każdej po 6 drużyn i do rozegrania jest 5 kolejek. W lidze Korei Południowej występuje ograniczenie, jeśli chodzi o piłkarzy z zagranicy. Może być 4 obcokrajowców, w tym jeden musi być ze strefy azjatyckiej, więc na to musimy brać poprawkę. Do wydania mamy prawie 5 milionów, całkiem przyzwoity budżet. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to nie prezentuje się najgorzej, ale oczywiście wymaga kilku wzmocnień. Cieszę się, że mamy dobrego bramkarza, bo jak wiadomo, w symulacjach to się bardzo przydaje. Na start sprzedałem Juniora Negao za 4 miliony, bardzo dobra cena, a nie był to rozwojowy piłkarz. W turnieju przedsezonowym, jak widzimy, szło nam całkiem przyzwoicie aż do finału, gdzie przegraliśmy. No i po sprzedaży i turnieju przedsezonowym mamy do wydania lekko ponad 9 milionów. Wytypowałem tutaj mnóstwo piłkarzy, jeśli chodzi o możliwe zakupy. Większość stanowią Koreańczycy, ale jest też kilku piłkarzy z zagranicy. No i czas na zakupy. Na start kupujemy Federico Viniasza za 2 miliony 650 tysięcy. Dobra cena za tego napastnika, potem Kim Min-tae kupiony za 2 miliony 250 tysięcy. Następnie kupiony Hwang Hyun-so za 1 200 000. Potem Ho Jung-wook za 1 50 000. No i na sam koniec jako piąty zakup Wacław Drychal za 1,5 miliona. Było w lidze koreańskiej kilku czarnogórców, to my sobie akurat postanowiliśmy ściągnąć Czecha. Tak się prezentują nasze transfery. Jak widać w zimowym oknie transferowym, bardzo porządne wzmocnienia, jak na miesiąc okienka. No i tutaj niestety kontuzja, Lee Dong-kyung wypada na 2 tygodnie. Tak prezentuje się nasza grupa w azjatyckiej Lidze Mistrzów. No nie mamy łatwych rywali z Chin, Japonii i do tego Arabii Saudyjskiej. No i taki wystawiamy podstawowy skład. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Damy z siebie wszystko, by zwyciężyć w pierwszym spotkaniu. Naszym rywalem jest Hiroshima, mecz na własnym stadionie. Doping kibiców, czy to wystarczy do zwycięstwa? Wystarcza do remisu Viniasz i Johnson, strzelcami bramek. Potem remisujemy z Guangzhou Evergrande 1-1. Całkiem przyzwoity wynik jak na starcie z tak mocnym rywalem. Tutaj niestety kontuzja Hwang Hyun-so wypada na 4 tygodnie. Nie mamy szczęścia, jeśli chodzi o kontuzję. Pierwsza kolejka ligowa wygrana z Incheonem 3-1, dobry wynik. Niestety porażka w azjatyckiej lidze mistrzów z Al-Hilal 2-1. Remis z Guangzhou Evergrande 0-0. Okej, na razie nie są to najgorsze wyniki, ale brakuje zwycięstw. Tutaj Kyung wypada niestety na 2 miesiące. Duża strata dla naszego zespołu. I kolejna kontuzja. Tym razem Hyun wypada na 5 tygodni. Mnóstwo mamy tych urazów, naprawdę mnóstwo. Wygrana z Hiroshimą 1-0, świetnie. To mi się podoba. Jeszcze została nam jedna kolejka i porażka 1-3 z Al-Hilal. Takie wyniki nie mają prawa nas satysfakcjonować i zajmujemy 3. miejsce w grupie. No niestety, tak już bywa, jak się głupio traci punkty i nie potrafi się za często zwyciężać, zaledwie jedno zwycięstwo. Tutaj graliśmy z mistrzem Yeonbuk. Drużyną Kraft w sezonie 2019 była mistrzem, ale my oczywiście chcemy tutaj zmienić historię. Seong wypada na 3 tygodnie. Strasznie dużo urazów w tej przebudowie, ale jesteśmy liderem po 11 kolejkach, 5 punktów przewagi nad Yeonbuk. Zobaczmy, jak wygląda nasz podstawowy skład. Wygląda całkiem przyzwoicie, no ale kontuzje strasznie działają na nasz podstawowy skład. No, z drużyną, z którą rywalizujemy o mistrzostwo, idzie nam całkiem nieźle, pokonujemy ich. I po 22 kolejkach wychodzi na to, że Seul jest naszym głównym rywalem, a my cały czas powiększamy przewagę nad pozostałymi drużynami. Chwilowo omijają nas kontuzje i to jest bardzo dobra wiadomość. I podstawowy skład wygląda coraz to lepiej. I to mnie bardzo cieszy. No i czas na trzeci mecz z drużyną Yeonbuk w tym sezonie, jak nam pójdzie. 1-0. Kapitalnie, to mi się właśnie podoba. Tutaj Drychal wypada na 9 dni. Jak na nasz zespół to i tak nie jest poważna kontuzja. Jeszcze Seong wypada na 8 tygodni. No nie mogło być za dobrze, 2 kontuzje jednego dnia. Jeśli chodzi o letnie okienko transferowe, to bez jakichkolwiek ruchów. Skład mieliśmy kompletny, więc nie było co zmieniać. Po 33 kolejkach, jak widzimy, 9 punktów przewagi nad Seulem. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o grupę mistrzowską. Za moment zobaczymy, jak ten podział wygląda.
bezpieczna przewaga, bo na szczęście tutaj nie ma żadnego podziału punktów, więc grać swoje, a mistrzostwo będzie nasze. Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o zagranicznych piłkarzy, to stawiamy na dwójkę napastników. No i tutaj jeden piłkarz kontuzjowany. No niestety, tak bywa. I tutaj widzicie, jest dość długa przerwa, jeśli chodzi o jakiekolwiek mecze. Cały wrzesień wolny, cały październik. I dopiero coś się dzieje w listopadzie. No, takie wakacje prawie. Tutaj sprzedajmy jeszcze Gina. Domagał się transferu i odszedł do dobrze znanego CFR Cluj. Jeszcze Jonsen domagał się transferu, sprzedany za 4 miliony. Young Boys lubi od nas kupować. Czwarty mecz z naszym największym rywalem i wygrana 2-1. Tutaj widzimy pozostałe wyniki, jeśli chodzi o azjatycką Ligę Mistrzów. Tak się prezentowały wyniki ćwierćfinałów. W półfinale wygrało Al Nassr i drużyna Guangzhou Evergrande. I w wielkim finale Al Nassr okazuje się być lepsze w dwóch meczu. I drużyna z Arabii Saudyjskiej triumfuje. Ostatnia kolejka ligowa 4-1 z Seulem. I czy to nam dało mistrzostwo? Tak jest. 20 punktów przewagi nad Seulem. Ekipa Yeonbuk Hyundai okazała się być dużo słabsza niż się spodziewałem. Myślałem, że to oni będą głównym rywalem w walce o tytuł, a zajęli zaledwie czwarte miejsce w lidze. Winiasz najlepszym strzelcem. Jak widzimy, świetnie spisał się nasz napastnik. Garam najlepszym asystentem. Brawa dla niego. No i tutaj widzimy nasz bramkarz Wu najlepszym bramkarzem, najwięcej czystych kąt. A na sam koniec tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Jeśli chodzi o obcokrajowców, to tylko z tych trzech napastników tak praktycznie korzystałem. Było tam jeszcze jakiś kilku obcokrajowców, tutaj widzimy Davidson, to jest z azjatyckiej strefy i z niego praktycznie nie korzystałem, tak jak z tego Holendra. Tutaj będziecie chyba to mogli nawet przez chwilę zobaczyć, że nie mieli za dużo występów, bo tam w większości pokazywało się zero. Tak prezentują się nasi piłkarze, jeśli chodzi o ilość występów. W bramkach rządzi Winiarz, drugi Garam, a trzeci Drhal. Zobaczmy na koniec jeszcze asystentów. Garam pierwszy, Ho drugi i Kyung wraz z Ho na trzecim miejscu. Tak na koniec prezentuje się tabela ligowa. Spisaliśmy się na medal. 38 meczów, 32 zwycięstwa, 6 remisów, 0 porażek, 102 punkty na koncie. Jakżeż to pięknie wygląda. Doprowadziliśmy zespół Ulsan Hyundai do naprawdę perfekcji. A w prawdziwym życiu w sezonie 2019 to drużyna Yeonbuk Hyundai była mistrzem. I wygrała tak naprawdę bilansem bramkowym z Ulsan Hyundai. No bo Ulsan Hyundai miał bilans bramkowy, z tego co pamiętam, plus 32, a Yeonbuk plus 40. No więc dość ciekawa sytuacja, ale na szczęście w tej przebudowie było inaczej. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!